witam serdecznie. Przyjechałem dzisiaj spróbować sobie powędkować na łowisku jeleń, tym razem tyczką. No i chciałbym się dobrać do leszczy, których tutaj podobno jest bardzo dużo. Mój plan to dzisiaj Gold Pro Classic IG5. Także tej zanęty nie zrobię dużo. Może mamy już zimną wodę. Ładnie tyle będzie. Domoczę ją i przesieję na sicie. Myślę, że na dwójce przesiejemy to. Niech sobie trochę odstanie. Co do gliny, zrobiłem sobie, słuchajcie, dwie gliny wiążące z jedną opakowaniem w ziemi. I to powstanie z tego taki dywanik. Do tego mam zamiar dać 1,5 litra zanęty. A do kubka uszykowałem samą glinę wiążącą. Trochę jest przyciemniona z ziemią. I dokleimy ją betonitem. Mój plan jest, żeby zrobić duży dywan, a na górę podać centrum, gdzie skupię te robaki, skleję. Mam nadzieję, że to zainteresuje ryby. Zobaczymy, jak to wyjdzie za chwilę, także. Tak jak mówiłem, słuchajcie, dajemy, myślę, że z 6 litrów. Litry przesianej zanęty. Tak to wyszło. I tutaj plan jest, żeby od razu dać śladowe ilości robaków. Garstka Jokersa. Mam trochę kasterów. I to będą kule na pierwsze nęcenie. Miałem szybko, mają się rozpaść. Na wstępne nęcenie mamy zrobione, nie jest ich za dużo. Mają tylko spać, zrobić dywan. Natomiast do kubka mam zamiar tutaj już dość treściwie to pomęcić. Jeszcze trochę dodamy betonitu. W miarę spoiste było. Tak, tutaj mamy haczykową ochoteczkę. Tam wszystko co zostało. I kastery. Dwie garści.
takie treściwe pójdą na pierwsze nucenie z kubka. No co, jedziemy z tematem? Treściwa skóreczka. Pierwszą rybę. Taka gruba płoć. Ale na razie coś się dzieje, także mam nadzieję, że dobierzemy się do wyszczyków. Te ryby jak na razie grymasią, słuchajcie, spróbuję teraz domęcić bardziej obficie. Dam dwie kule gliny z drukersem i jedną kulkę mieszanki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Co? Wypuszczamy rybki. Tyle tego dzisiaj się udało. Nadłubać niestety rybki małe i średnie. Ale cieszę się nad wodą. Wszystkie wpłynęły. No i co, kilka słów o samym łowieniu. Dzisiaj próbowałem się do tych leszczyków dobrać. Niestety gryma siły, udało się jednego złowić, dwa, potem bardzo mocno przechwytywały płotki. Każde to nęcenie potęgowało płotki. No ale w końcu na ostatnią godzinę się pojawiło kilka tych ryb. Udało się tęgo gliną donęcić i się na chwilę zatrzymały, jednak wielkość taka 150-200 gram. Więc myślę, że nie za wielkie, ale pozytywny dzień nad wodą, kolejny raz TX w ręku, nowa wędka, także sprawdzona. Pozdrawiam serdecznie.